Kochani, będziemy dzisiaj mówić na temat dziesięciny. Tak jak mówiłem, zapowiadałem to w niedzielę, a też zapowiadałem, że wytłumaczę się dlaczego. Dlaczego ten temat, a nie inny. Moi drodzy, przede wszystkim, kochani, chcę powiedzieć wam, że od dłuższego czasu gdzieś wiedziałem, że powinienem to zrobić, ale nie chciałem. Wiecie dlaczego? Bo swego czasu przynajmniej dwu albo trzykrotnie usłyszałem takie zdanie. Gdzieś od kogoś z innego zboru. Ach, dziś znów pastor mówił na temat dziesięciny. Widocznie kasa świeci pustką, to muszą mówić o dziesięcinie. Wiecie, i zraziłem się. Powiedziałem, o nie, ja nie będę o tym mówił, żeby ludzie nie myśleli, że po to się to mówi, żeby trzeba było płacić. Więc kochani, zapewniam was, to nie ten powód. Bogu dzięki, nasza zborowa kasa jest w dobrym stanie. Naprawdę. Dzięki waszej ofiarności, dzięki Bogu oczywiście, ale dzięki waszej wielkiej ofiarności mamy płynność finansową pomimo zimy, pomimo dużych rachunków, pomimo tego, że dach jest wyremontowany. Bogu dzięki, mamy dobry stan. Wierzcie mi, nie mówię tego dlatego, żeby zachęcić was dlatego, że kasa tego potrzebuje. Nie o to chodzi. Nie tak dawno, jakiś czas temu przeczytałem w jakiejś, już nie pamiętam, książce czy artykule, takie zdanie, które mnie dotknęło. Że pastor, który kocha swój zbór i swoich zborowników, naucza o dziesięcinie. Dlatego, że chce, aby byli błogosławieni. Moi drodzy, a też powiem, że nie ostatnimi czasy troszkę tak poczułem się wywołany jakby do tablicy troszkę. Po pierwsze, kilka osób gdzieś zadawało takie pytania, jak to z tą dziesięciną praktycznie jest. Po drugie, ta sytuacja, do której też się brat Leszek Sikora odwołał w biuletynie, myślę, że już większość z was jest po tym artykule, to odważne zdanie brata Jacka Handereicha, który głosząc powiedział, że niepłacenie dziesięciny to grzech. Wiecie, i tak poczułem się, że powinienem to skomentować. Gość coś powiedział mocnego i my się zgadzamy z tym albo nie. Więc troszkę poczułem się jakby wywołany do tablicy. I trzeci powód, który jakby był już kroplą, która to wszystko przelała, to internet. Wiecie, poszukując zupełnie czegoś innego, tak po prostu przeglądałem jakąś stronkę, nie powiem wam jaką, ale do tej pory uważałem za stronkę taką bezpieczną, zdrową. Tam wiele kazań naszych pastorów z Kościoła Źródłoświątkowego jest. I przy okazji gdzieś natrafiłem artykuł na temat dziesięciny. I byłem przerażony. Tyle, powiem, nieprawdy i niebiblijnych akcentów, które mogłyby tyle zamieszania wnieść. Myślałem, o nie, jak na takiej stronce są takie artykuły, to my musimy o tym mówić, co Biblia naucza, żeby nie było zamieszania. Więc wytłumaczyłem się już, dlaczego dziś o dziesięcinie. Moi drodzy, zanim przejdę może do konkretów, czym jest dziesięcina i tak dalej, będziemy odpowiadać sobie na parę pytań, to chciałbym zrobić taki wstęp, że dziesięcina to nie jest tylko rzecz taka praktyczna, taka tylko fizyczna, że ona ma wielki wpływ albo odzwierciedla naszą duchowość. Kiedy byśmy prześledzili historię Izraela, oczywiście nie jesteśmy w stanie teraz tego zrobić, podam tak tylko sygnalnie jedną sytuację, to można zauważyć jedną prawidłowość. Kiedy Izrael odwracał się od Boga, kiedy Izrael szedł w kierunku bałwochwalstwa, natychmiast ustawała dziesięcina. Ale kiedy Izrael wracał do Boga, kiedy przychodziły czasy odnowy, odświeżenia, kiedy znowu świątynki wszystkie bałwochwalcze zostały usuwane i chwała szła dla Boga, jednym z rezultatów, jednym wręcz chyba z pierwszych rezultatów było to, że lud znowu zaczął chętnie składać dziesięciny. Zobaczmy na jedno miejsce,
Ja dziś nie będę się nawet tyle Biblią w sensie posługiwał, choć mam ją koło siebie, ale dlatego, że jestem póki co jeszcze jednoręczny, ciężko by mi było, mam to wydrukowane, więc będzie mi to szło sprawnie i szybko. Boję się, że nie nadążycie, ale tam dałem ściągę, więc myślę, że oni nadążą. Tak więc pierwszy fragment, który zaakcentuję, dotyczy króla Achaza. Króla Achaza, który poszedł zupełnie w kierunku bałwochwalstwa. I to jest druga księga Kronik 28-21. Czytamy, chociaż bowiem Achaz ogołocił świątynię pańską i pałac króla i książąt i dał to królowi asyryjskiemu, nic mu to nie pomogło. 24. Zabrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył naczynia świątyni Bożej. Pozamykał drzwi świątyni pańskiej i pobudował ołtarze po wszystkich kątach Jeruzalemu. Moi drodzy, później będę mówił o tym szczegółowo, ale oczywistością jest, że nie mógł, nawet lud nie mógł płacić czy przynosić raczej, mówiąc ściśle, dziesięciny, bo świątynia była zamknięta. A wówczas w ten sposób funkcjonowało przynoszenie dziesięciny, że przynoszono ją po prostu do skarbca, który był przy świątyni. A więc w tym czasie mało, że nie składano dziesięciny, to ten król jeszcze ogołocił świątynię. Ale przyszedł do władzy jego syn, Hiskiasz. I jak znacie historię, to była niesamowity okres dla Izraela. Izrael znów miał odnowę. Izrael znów przeżywał niesamowitą radość Bogu. I czytamy w 30 rozdziale, 20 wersecie taki fragment. Była tedy wielka radość w Jeruzalemie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jeruzalemie. To chodzi o ich świętowanie. Świętowanie z powodu tego, że znowu świątynia była otwarta, że znowu służba świątyni była czynna, że znowu zbliżyli się do Boga, wyrzucili wszystkie posągi, całe bałwochwalstwo. Ale zobaczmy dalej, jaki to miało efekt. Tu przeczytam troszkę dłuższy fragment, to będzie druga księga Kronik, 31, od 4 do 12. Nakazał też ludowi, chodzi dalej o króla Hiskiasza, nakazał też ludowi, mieszkańcom Jeruzalemu, aby oddawali cześć należną kapłanom i lewitom, ażeby i oni mogli dokładnie spełnić przepisy zakonu pańskiego. A gdy wieść o tym nakazie się rozpowszechniła, złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Również synowie izraelscy i Judejczycy, mieszkańcy miast judzkich, złożyli dziesięcinę z bydła i z owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu ich Bogu. Sprowadzili to i składali na stosy. Zaczęli składać w trzecim miesiącu, zakończyli w siódmym miesiącu. Potem przyszedł Hiskiasz wraz z książętami, a zobaczywszy te stosy, błogosławił Pana i jego lud izraelski. Po czym Hiskiasz zapytał kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Wtedy arcykapłan Azariasz z rodu Sadoka odpowiedział mu, odkąd zaczęto przynosić tę świętą daninę do świątyni pańskiej, najadaliśmy się dosyta, a jeszcze dużo pozostało, gdyż Pan pobłogosławił swojemu ludowi i stąd ta ogromna pozostałość. Więc Hiskiasz kazał przygotować przy świątyni pańskiej składnice, a gdy je przygotowali, wnosili tam uczciwie świętą daninę, czyli dziesięcinę i poświęcone dary, a dozór nad nimi zlecono lewicie Kananiaszowi, a jako zastępcy jego bratu Szimejniemu. Ta końcówka jest też istotna, później do niej będę wracał. O tym, dokąd składali ofiarę, dokąd, gdzie były umiejscowiane. Otóż król Hiskiasz kazał wybudować składnicę przy świątyni. I kiedy będziemy czytać ten najbardziej charakterystyczny werset z księgi Malachiasza, tam będzie użyte słowo do spichlerza. Składajcie dziesięcinę do spichlerza. I to jest właśnie ten obraz, czyli do magazynów przyświątynnych. Ale na co chcę zwrócić przede wszystkim uwagę? Na tą radość, na ten entuzjazm, kiedy przyszła odnowa. Wtedy lud chętnie znosił w obfitości dziesięcinę. Kochani, i to jest reguła biblijna.
Starego Testamentu. I podobno, ja oczywiście nie mam tyle praktyki, ale starsi pastorzy, myślę, że brat Michał mógłby to potwierdzić, że taka jest praktyka również i w zborach. Że jeżeli zbory duchowo podupadają, to podupada i dziesięcina, płacenie dziesięciny. A jeżeli zbory przeżywają odświeżenie, odnowę, to też i ta dziedzina od razu jest zauważalna, że i ludzie chętnie płacą dziesięciny. Kochani, to tak tytułem wstępu. Czym jest dziesięcina? Albo może inaczej, czego wyrazem jest dziesięcina? I tutaj myślę, że nie będę absolutnie odkrywczy, kiedy zacytuję ten fragment, tą wzmiankę o pierwszej dziesięcinie, a później ją jeszcze skomentuję. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, 17 do 20. To jest ten moment, kiedy Abraham po raz pierwszy składa dziesięcinę. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu naprzeciw król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchisedek zaś król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I pobłogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I jeszcze bardzo podobny fragment, który mówi o Jakubie. Jakub, który uciekał z ojcowskiego domu, który szedł przez pustynię i pamiętacie tą jego noc, kiedy położył się kamień pod głowę i śnił mu się sen. I objawił mu się Bóg w tym śnie, widział tą drabinę i uzyskał niesamowite Boże obietnice. I wtedy rano mówi takie zdanie. To jest 1 Mojżeszowa 28-22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i uwaga, ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Także czym jest dziesięcina? Wiecie, to jest dla obu tych mężów Bożych dosyć szczególny moment, dosyć szczególny przypadek. Widzicie, Abraham wraca po wielkim zwycięstwie. Tutaj Jakub jest po wielkim przeżyciu, widział tak niesamowite Boże objawienie. I oni, jeden i drugi, do niczego nie przymuszeni przez nikogo, z dobrej woli, oni mówią, znaczy jeden mówi, że będzie składał, bo w tym momencie nie miał nic, ale Abram to zrobił. Złożył dziesięcinę ze wszystkiego. Dlaczego? Bo jego serce przepełniała po prostu wdzięczność. I złożenie dziesięciny było po prostu wyrazem wdzięczności. Wyrazem chwały, wyrazem uwielbienia dla Boga. Bóg dla niego tyle uczynił, pobłogosławił mu jego wyprawę, dał mu zwycięstwo. I dlatego też on w odpowiedzi na to dał dziesięcinę. Kim był król Salemu, wiemy, że to jest sam Jezus. To, że wyszedł z chlebem i winą, niesamowity symbol. Nie chcę tego rozwijać, czytaliśmy o tym w biuletynie. Ale moi drodzy, jednym z powodów, dla którego dał dziesięcinę, był właśnie wyraz wdzięczności. A drugi, jak myślę, to było uznanie wyższości i panowania Boga. Dlatego, że dalej Abraham mówi, podnoszę rękę do Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. On wie, że Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi. On wie, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, że On jest Jego sługą. Uznaje Jego wyższość. Dlatego uważam, że to, co uczynił, to było wyrazem po prostu uwielbienia dla Boga. Przypowieści Salomona 3:9-10. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Zobaczcie, znowu niesamowita obietnica. Kiedy będziemy dawać, Bóg mówi, zobaczysz. Twoje stodoły, a inaczej mówiąc, nasze dochody będą opływać. Ale na to na razie
później będziemy zwracać uwagę. Chcę na to pierwsze słowo. Czci. Czci Pana swoimi darami. Czci Pana, uwielbij Go swoimi darami. Moi drodzy, wiem, że może czasem to jest nudne dla was, kiedy przed kolektą, kiedy ją zapowiadam, często mówię, że będziemy uwielbiać Pana podwójnie. Rozumiecie już dlaczego? Dlatego, że dziesięcina, zbieranie, dawanie jest uwielbieniem. A śpiewanie również. Dlatego często mówię, że uwielbiamy Pana podwójnie. Poza tym musimy zauważyć, że Abraham, podobnie i Jakub, dali dobrowolnie, z wdzięczności. I obaj mówią, jeden dał, drugi to obiecał, że dadzą ze wszystkiego. Z całości, z całego łupu. Myślę, że to jest jasne. Dalej, czym jest dziesięcina tak bardzo w sposób praktyczny? Myślę, że to jest chyba jasne. Słowo dziesięcina wywodzi się od liczebnika 10. To jest po prostu jedna dziesiąta część. Jedna dziesiąta część. Moi drodzy, Bóg daje każdemu z nas nasze 100%. Każdy z nas otrzymuje to, co otrzymuje i to jest nasze 100%. Ja mam swoje 100%, ty masz swoje 100%, każdy inny najpewniej. Ale to, co otrzymujemy, to jest nasze 100%. I Bóg mówi, ja ci to daję, ty to używaj. Ale dziesiątą część, czyli jedną dziesiątą, oddaj mi. 90% jest twoje. Myślę, że proporcja jest bardzo uczciwa, nie? 90% jest dla nas, ale 10% dla Boga. Moi drodzy, i błąd popełniamy, może nawet nieświadomie, ale chcę na to zwrócić uwagę. Błąd popełniamy, mówiąc, że my płacimy dziesięcinę. Albo, że dajemy dziesięcinę. Wiecie, jak powinniśmy mówić? Że my ją oddajemy. Że my dziesięcinę oddajemy. I to jest właściwe słowo. Psalm 24, werset 1 mówi: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Moi drodzy, mamy chyba świadomość, że wszystko jest w rękach Boga. Że my sami jesteśmy w Jego rękach. Że wszystko, co posiadamy, jest od Niego. Czasem, wiecie, może ktoś sobie myśli, że to, do czego doszedł, może, nie wiem, może firma, może majątek, może dom, może coś innego, to jest jego zasługa, przynajmniej w części, jego spryt, jego zdolność, jego inteligencja, obrotność. W pewnym sensie tak, ale kto ci to dał, jeśli nie Bóg? Kto nam daje zdrowie, że możemy pracować? Kto nam daje właśnie choćby miejsce pracy? Czy klientów? Moi drodzy, to wszystko daje nam Bóg. Wiecie, wystarczy czasem sekunda, ułamek sekundy i wszystko się może zmienić. Pamiętacie moją rękę? Moment. Bo oczywiście dzięki Bogu, że to tylko ręka, że nic więcej się nie stało. Ale różnie jest. Więc pamiętajmy, że to, co mamy, mamy od Pana. Tych nasze 100% to On nam dał. I oczekuje, że my Mu oddamy, podkreślam, oddamy 10%, które tak naprawdę nie należą do nas. To jest Jego 10%. Jeżeli my to zatrzymujemy, to zatrzymujemy nie swoją własność. Jak to można inaczej określić? Jak to można inaczej określić, jeżeli nie tak jak prolog Malachiasz, oszustwo, kradzież? W 3 Mojżeszowej 27:30 jest napisane: wszelka dziesięcina należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Moi drodzy, najczęstszy argument, może nie wiem jak to nazwać, przeciwników, czy tych, co uważają inaczej, tych, co uważają, że nie trzeba płacić dziesięciny, to jest oczywiście to, że uważają, że dziesięcina to jest zakon, że to jest stare przymierze. My żyjąc w nowym przymierzu już absolutnie nas to nie dotyczy. Czy dziwne to jest, że nie zauważają prostego faktu, że te dwie sytuacje, o które tu wcześniej wspominałem, Abraham, Jakub, działo się to dużo ponad 400 lat przed nadaniem zakonu. Abraham ponad 400 lat wcześniej dał dziesięcinę. Zakon przyszedł dużo, dużo później. Zakon to tylko usankcjonował. Zakon, to, co było w sercu Boga od początku,
tylko jakby nadał temu rangę prawa. Ale w Bożym sercu to było od początku. I wielcy mężowie Boże, jak Abraham, to po prostu wyczuwali i to robili. Kochani, skoro to jest godzina biblijna, wykład, to pozwólcie na troszkę, nie wiem jak to powiedzieć, teorii, ale zobaczmy, jak wyglądała dziesięcina w Starym Testamencie. Bo to nie było takie bardzo proste, 10% i nic więcej. Ona była jakby składająca się z trzech różnych elementów. Pierwsze miejsce, które mówi o tym, to 4 Mojżeszowa, 18 rozdział, 24 werset. Natomiast przeznaczam dla Lewitów jako ich dziedzictwo wszelką dziesięcinę składaną przez synów Izraela dla Jahwe. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Dlatego powiedziałem im, nie będą mieć dziedzictwa wśród synów Izraela. I to jest mowa o tej pierwszej, zasadniczej, najważniejszej dziesięcinie. Musimy dobrze zrozumieć, że kiedy lud izraelski wszedł do ziemi Kanaan, wtedy Jozue poprzez los wydzielił poszczególnym pokoleniom, poszczególnym plemieniom ich dziedziczny dział. Czyli jednym słowem ich ziemię, ich posiadłości. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, ich miejsce, można nawet powiedzieć miejsce pracy. To był ich dochód. Ta ziemia, którą otrzymali, i z tego się utrzymywali. Obrabiali, z tego mieli żywność. I to był ich dochód. Ale Lewici, czyli to plemię Lewitów, nie otrzymało nic. Nie otrzymało ziemi. Nie otrzymało dziedzictwa. Ale ich utrzymaniem była dziesięcina, którą cały lud składał. Którą cały lud właśnie przynosił do tego miejsca. Do tych magazynów przyświątynnych. Moi drodzy, i czytając to miejsce, to jest Boży nakaz, że ta dziesięcina, którą cały lud przynosi, wiadomo, to oni to przynosili w postaci płodów rolnych, bo tak to wtedy funkcjonowało. Przynosili to do świątyni, aby świątynia mogła funkcjonować, aby świątynia mogła spełniać swoją rolę, którą Bóg przeznaczył. Widzicie, kapłani, lewici nie zajmowali się gospodarką, po prostu zajmowali się służbą dla Boga, a byli utrzymywani przez płacenie czy oddawanie dziesięciny przez cały lud. Co jest ciekawe, co warto zaznaczyć, to czytamy w 3 Mojżeszowej 27, 30 do 31 werset. Była jakby możliwość czasowego zadłużenia. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest poświęcona Panu. A jeśli ktoś chce wykupić coś ze swojej dziesięciny, to dołoży do niej 1/5. Jednym słowem, moi drodzy, była możliwość, że jeżeli ktoś z jakich przyczyn nie mógł na ten czas przynieść należne dziesięciny, mógł ją zatrzymać na jakiś czas. Ale musiał ją w końcu oddać. Ale musiał ją oddać z procentem. I Bóg mówi wyraźnie, że to jest 1/5, czyli 20%. Czyli mówiąc na przykładzie, jeśli Izraelita, oczywiście oni nie funkcjonowali w złotówkach ani w pieniądzach, ale podam, żeby to było zrozumiałe. Jeżeli Izraelita miał dochód 1000 zł, to oczywiste, że jego dziesięcina to 100 zł. Jeśli nie mógł jej zapłacić, jeśli ją zatrzymał, mógł oddać w późniejszym terminie, ale powiększoną o 20%, czyli 120 zł. To tyle, jeśli chodzi o tą pierwszą, zasadniczą, najważniejszą. Dwie pozostałe. Ta druga, o niej czytamy w 5 Mojżeszowej, 14 rozdział, 22 i 3 werset. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twego nasienia, które rocznie wydaje pole. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twego zboża, wina i oliwy oraz pierworodnych twego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana Boga twego po wszystkie dni. Nie wchodząc w szczegóły, mogę powiedzieć tak, że Izraelici oddali już swoich 10%. Zostało im 90%. I z tych
90%, które im pozostało, dalsze 10% miało być właśnie przeznaczone na skonsumowanie na dorocznej uczcie w obecności Pana. I to było tam, gdzie była Arka Przymierza, więc przez 400 lat w Szylo, a potem już na stałe w świątyni w Jeruzalemie. I jeszcze jedna, jakby ta trzecia, o niej czytamy w 5 Mojżeszowej 14, 28, 29, czyli w dalszym ciągu. Czytamy tak. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz w swoich bramach. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Zobaczcie, trzecia dziesięcina. Trzecia dziesięcina, znów 10%. Tyle, że co 3 lata. Więc mieli, ta dziesięcina miała jakby, to był taki swego rodzaju fundusz zapomogowy. Dla tych, którzy byli biedni, dla tych, którzy nic nie mieli. I moi drodzy, spróbujmy sobie podsumować. I teraz proszę, żeby ci, co są dobrzy z matematyki, się nie czepiali szczegółów, bo nie będę ścisły w procentach. Ale chcę to tak tylko zaznaczyć ogólnie, żebyśmy mieli jakieś przybliżenie. Ile było obciążenie dla Izraelity? To roczne obciążenie. A więc tak, 10% to pierwsze, ta zasadnicza dziesięcina. Zostało im 90. Z tego 90%, znowu 10%. A więc mogę powiedzieć, że z całości 9%. No, to tak, jak powiedziałem, mniej więcej. I ta trzecia znowu z tych 90%, które im zostało, znowu 10%, czyli kolejnych 9%, tyle, że rozłożone na 3 lata, a więc rocznie 3%. Więc jeżeli sumujemy 10 plus 9 plus 3, to mamy 22. Więc roczne ich obciążenie to było 22%. Dużo to? Wiecie, to zależy, jak na to spojrzeć. Dlatego, że Bóg powiedział wyraźnie, że nie muszą się obawiać. Jeśli będą dawać tyle, a może i więcej, to nie braknie im. To ich wystarczająco zabezpieczy. Ten werset, który już przeczytałem, brzmi, jeszcze raz końcówkę jego przytoczę. Będziesz dawał, aby ci błogosławił Pan Bóg twój. Aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Moi drodzy, wracam do tej pierwszej, bo jest jakby najważniejsza. Dlaczego? Dlatego, że jej idea, jej sens, jej cel jest taki sam i dzisiaj. Pamiętacie, ona była wnoszona po co? Po to, żeby funkcjonowała świątynia. Żeby funkcjonowała praca, służba świątyni. Dokładnie tak jak dzisiaj. Ta dziesięcina, którą my składamy, którą my Bogu oddajemy, już staram się trzymać tego słowa, dokładnie służy na ten sam cel, aby zbory, kościoły mogły funkcjonować. Nie ma żadnego innego finansowania zborów jak tylko ten. A więc jej cel, jej przeznaczenie się zupełnie nie zmieniło. Dwie pozostałe trochę straciły na swojej aktualności, czyli ta doroczna uczta i ten jakby ten fundusz zapomogowy. Chociaż, moi drodzy, nie do końca. Nie do końca. Dlatego, że przecież jest wiele biednych, których możemy wspomóc. Przecież jest wiele tych, którzy faktycznie potrzebują. Także zobaczcie, ile jeszcze mamy przestrzeni, którą możemy wykorzystać. Bo cała dziesięcina według Starego Testamentu również i dzisiaj miała być przyniesiona do Bożego domu. Ale zostałoby jeszcze tych 12%, które można również i my dzisiaj, którymi możemy już jakby poza dziesięciną obdarowywać tych, jak nas Bóg poruszy. Ale może jeszcze do tego wrócę. Kochani, nie zapominajmy, że w Izraelu to był nakaz. Że w Izraelu to było polecenie. Wszelka dziesięcina należy do Pana. W 3 Mojżeszowej tak było napisane. To był zakon, to był wymóg. I tak to powinno było funkcjonować. Przeczytam 2 fragmenty z księgi Nehemiasza. Jeden, który mówi o jakby prawidłowym funkcjonowaniu,
a drugi, który będzie mówił o zakłóceniu, kiedy z jakichś przyczyn tak się nie działo i zobaczymy, co z tego wyniknęło. A więc Nehemiasz 12:44. Ustanowiono w tym czasie także specjalnych nadzorców, którzy mieli czuwać nad pomieszczeniami służącymi za składnicę darów ofiarnych, pierwocin i dziesięcin. Zobowiązano ich również, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, zobowiązano ich również, żeby w pomieszczeniach tych gromadzono wszystko, co według prawa zebrano w poszczególnych miastach, jako część należną kapłanom i lewitom. I teraz chcę zwrócić na to uwagę. Mieszkańcy Judy radowali się bowiem bardzo, widząc kapłanów i lewitów, którzy na swoich miejscach służyli Panu. A więc widzicie, lud izraelski cieszył się z tego, że świątynia funkcjonuje, że kapłani wykonują swoją pracę, że lewici, śpiewacy wykonują to, co do nich należy, że inspirują cały lud i z radością dawali ofiarę. Ale kawałek dalej, również Księga Nehemiasza, 13 rozdział, 10 werset, czytamy coś innego. Nehemiasz mówi tak: stwierdziłem ponadto, że daniny przeznaczone dla lewitów nie były im przekazywane i że lewici, a także śpiewacy odpowiedzialni za służbę Bożą opuścili świątynię i udali się każdy do swojej posiadłości. Zobaczcie, jakie zakłócenie. Jeżeli lud przestał dawać ofiary, dziesięciny do świątyni, no to ci biedni kapłani, lewici, cóż mieli zrobić? Skoro był pusty magazyn, to nie mieli co jeść, nie mieli utrzymania. I po prostu musieli pójść stamtąd i czegokolwiek się złapać, żeby jakoś przeżyć. I czytamy dalej. Nehemiasz mówi: skierowałem wtedy napomnienie do wszystkich urzędników. Dlaczego świątynia Boża jest opuszczona? Potem kazałem zwołać wszystkich lewitów oraz śpiewaków i stawić się im na miejscu pełnienia służby. Wtedy znów wszyscy synowie Judy zaczęli przynosić do składnic przyświątynnych dziesięciny ze zboża, młodego wina i oliwy. Moi drodzy, wspomniałem, że to był nakaz, że to było polecenie. Myślę, że to już czas, aby przeczytać to miejsce, na które pewnie czekamy wszyscy, z Księgi Malachiasza. To najmocniejsze chyba miejsce, które Bóg mówi na temat dziesięciny. Tak więc Malachiasz, 3 rozdział, od 8 do 12 wersetu. Bóg przez proroka mówi tak: czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd, zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Moi drodzy, to jest niesamowite słowo. Pan Bóg mówi: oszukujecie mnie. Inaczej mówiąc, to jest kradzież, oszustwo, że zatrzymujecie to, co do was nie należy. To jest moja część. Dlatego nie macie błogosławieństwa. Dlatego jesteście pod klątwą, pod przekleństwem. Wiecie, dziwna jest Boża matematyka. Dziwna. Bo wydawałoby się, że mieć 100% to jest chyba więcej niż mieć 90%. A jest dokładnie odwrotnie. Bo jeżeli ja sobie zachowam 90% z Bożym błogosławieństwem, to mam dużo więcej. To mam dużo więcej niż 100% bez Jego błogosławieństwa. Tak więc Boża matematyka jest troszkę inna, niż nam by się wydawało. 90% z Bogiem to jest dużo więcej niż 100% bez Niego. Moi drodzy, nie wiem, pewno nie jeden z was się już o tym przekonał. My w domu też. Kiedyś, jak jeszcze, no dosyć dawno temu jeszcze pracowałem wcześniej w kuźni, potem się przeniosłem. Oczywiście, powód ten sam. Zawsze brakowało. Więc najłatwiej było zaoszczędzić gdzie?
na dziesięcinie, nie? Powiem wam, że to działa w przedziwny sposób. Nie rozumiem do dzisiaj jak. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Ale kiedyś my na tym polu zaczęli mieć problem, czyli nie oddawaliśmy dziesięciny, to nie wiem jakim sposobem, ale po prostu zaczęło być coraz gorzej. Wypłata była taka sama. Nie było żadnych dodatkowych wydatków takich widocznych. Pieniędzy teoretycznie było więcej, bo było 100%, a nie 90%. A praktycznie było dużo mniej. Na wszystko brakowało. Ale tak jest. To nie jest do wytłumaczenia, ale tak jest. Ale kiedyśmy w końcu przyszli po rozum do głowy i zrozumieliśmy, gdzie jest problem, zostało to wyrównane, to wtedy też znów powiem, nie wiem jak. Znów się nic nie zmieniło. Wypłata taka sama, wydatki wydawałoby się takie same, ale nagle zaczęło być dosyć. Tak działa Bóg. Ja tego nie wytłumaczę, jak, ale tak to jest. Moi drodzy, ja wiem, że jeśli ktoś na przykład ma firmę, to łatwo mu sobie to wyobrazić. No tak, to będę miał jakiegoś fajnego klienta. Ale jeśli ktoś ma, nie wiem, emeryturę albo stałą pensję, no to jak? No przecież, no skąd to się ma wziąć? Jak mam firmę, no to jest jasne. No naprawdę, trafi się taki klient, że od razu odczuje. Ale wiecie, i tu Bóg jest wierny i stanie za swoim słowem. Choćbyś miał pensję czy emeryturkę. Nie wiem jak, ale Bóg stoi za swoim słowem. I dokładnie tak będzie, że Bóg będzie błogosławił. Tak jak czytaliśmy, sprawi, że ten konik polny i szarańcza nie zniszczą tego, co mamy. Bóg jest wierny. Ale moi drodzy, jeśli chodzi o stosunek Jezusa do dziesięciny, również jest w miarę oczywisty. W Łukasza 11 rozdział, 42 werset mówi tak. Jezus mówi do faryzeuszy. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i z ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Ten werset oczywiście przede wszystkim mówi o motywacjach. I to tu jest na pierwszym miejscu. Ale moi drodzy, nie można nie zauważyć najprostszego faktu. Należało to czynić. Należało to czynić. Tamtego też nie zaniechać. Obydwie rzeczy należy czynić. Więc Jezus mówi wyraźnie do faryzeuszy, dziesięcinę nadal należy składać. Nigdzie nie znajdziemy w Nowym Testamencie, żeby Jezus odwoływał dziesięcinę. Wiecie, kiedy Jezus w świątyni zobaczył wdowę, która dała wszystko, co prawda tylko 2 grosze, ale jak Jezus to mocno zaakcentował i docenił. Również ten moment, kiedy Jezus mówi do Żydów. Może przeczytam ten fragment. Łukasz 6, rozdział 38, werset. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą za nas drzewasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Dawajcie, a będzie wam dane. Jezus mówi przecież do ludzi, którzy byli nauczeni dawać. To byli Żydzi. Oni doskonale rozumieli zakon. Tak jak przed chwilką mówiłem w miarę szczegółowo. Oni wiedzieli, co mają robić. Ale Jezus to podkreśla. Dawajcie i jeszcze mówi jak. Dawajcie w tym znaczeniu, dawajcie obficie. Miarę dobrą, potrzęsioną, przepełnioną. Jeśli chodzi o pierwszy Kościół, to jednym zdaniem powiem, oni również byli przesyceni tą myślą o dawaniu. Sprzedawali swoje majątności, rozdawali ubogim. Kochani, to jest coś, co daleko, daleko, daleko wykraczało ponad jakby ten obowiązek dziesięciny. Chcę
coś więcej powiedzieć, więc na tym się zatrzymam, bo najważniejsze pytanie jest przed nami, co my? Co my dzisiaj współcześnie? Jak my do tego mamy podejść? Pytanie, czy my musimy oddawać dziesięcinę? Wiecie, w Starym Testamencie to było kwestią obowiązku. W Starym Testamencie to była kwestia prawa, przestrzegania prawa, powinność, nakaz, obowiązek. A w Nowym Testamencie akcent jest kładziony bardziej na radość dawania. Wiecie, prawdziwie wierzący człowiek, prawdziwie kochający Boga człowiek daje, bo chce. Daje z miłości. Wiecie, kiedy Zacheusz się nawrócił szczerze, co zrobił? Widzicie, natychmiast jego portfel się nawrócił. Oddam wszystkim czwornasób. Kochani, ten złoty werset Biblii. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał. Widzicie tą korelację między tymi słowami? Umiłował i dał. Umiłował i dał. Te dwa słowa zawsze są z sobą połączone. Miłość jest połączona z dawaniem. Znaczy, powiem takie zdanie, że można dawać bez kochania. Można? Można. Można dawać bez kochania, ale nie można kochać bez dawania. Prawda? Nie można kochać bez dawania. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, czy my musimy dawać dziesięcinę. A w ogóle to, co my musimy w Nowym Testamencie? Co my musimy tak naprawdę? Czy my musimy czytać Biblię? Czy my musimy się modlić? Mówię to oczywiście z pewną przekorą, żebyśmy to rozumieli. Czy my musimy kochać Boga? Czy my w ogóle musimy do nieba chcieć iść? My tego nie musimy, my to po prostu chcemy. Czy my musimy być posłuszni Bożemu Słowu? A Boże Słowo jest bardzo precyzyjne. Malachiasz 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy nie otworzę wam okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Wiecie, to jest kwestia wiary. Bóg mówi, oddaj mi. Bóg mówi, oddaj mi swoją część, to co powinieneś oddać, a możesz i więcej. Zależy, jaką masz wiarę. A zobaczysz, jaka będzie moja reakcja. Ja myślę, że ten obrazek to jest streszczenie całego wykładu. Myślę, że on więcej mówi niż więcej słów. Dziewczynka mała stoi z małym misiem. I nie chce oddać. Ach, Panie Jezu, taki mój ulubiony. Ale nie widzi tego, że za plecami stoi coś większego. Coś piękniejszego, coś lepszego, coś większego. Teraz to zależy od jej wiary. Co zrobi? Da, aby otrzymać coś większego, czy zachowa? Choćbyście niewiele z tego wykładu pamiętali, to niech ten obrazek wam utkwi w oczach. Moi drodzy, my mamy wybór. Tak jak ta dziewczynka ma wybór, co zrobi. My mamy wybór, albo będziemy posłuszni Bożemu Słowu i z radością będziemy oddawać Bogu i odbierać od Niego Boże błogosławieństwo. Albo też nie. Albo nie będziemy dawać. Tylko problem jest w tym, że nie dając, to my nie oddajemy. I tak naprawdę to już jest oszustwo. I zamiast Bożego błogosławieństwa podpadamy, jak Malachiasz pisze, jesteście obłożeni klątwą. I nic dziwnego, że kto w ten sposób chce funkcjonować, wciąż nie potrafi wyjść z biedy. Tak więc myślę, że odpowiedź na pytanie, czy powinniśmy dawać dziesięcinę, jest chyba tak oczywista i tak jasna, że tu postawię już kropkę nad pytaniem, czy. Pozostaje nam pytanie jeszcze jak. I jeszcze parę myśli i będziemy kończyć. Odpowiedź na pytanie jak. Więc po pierwsze, z całego dochodu. Dlatego to mówię, bo niektórzy mają dochód z różnych źródeł. A więc z całego dochodu. To chyba jest jasne. Ale uwaga, z całego uczciwego dochodu. Bo z nieuczciwego to jest obrzydliwość. A więc
Myślę, że choć to jest niepotrzebne, co mówię, ale ważne. Jeśli ktoś chce pogłębić ten temat, to Malachiasz, pierwszy rozdział. Po drugie, niezwykle ważna jest motywacja, w jaki sposób dajemy. A więc Koryntian 9:7. Każdy, jak sobie postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ochotnego dawcę. Wiecie, jeśli chcemy dać dziesięcinę, żeby była błogosławieństwem, to musi być z ochotą. To nie może być tak, no muszę. No słyszałem, no czytam, no wiem, no muszę. No trudno, jakoś przeżyję, no muszę. Ta dziesięcina nie będzie miłą Bogu. Mamy oddawać Bogu ochotnie, z radością. Moi drodzy, motywacja musi być zdrowa. Kochani, żeby nie było czegoś takiego, że oddaję Bogu dziesięcinę, ale na zasadzie takiego targowania się. Co mam na myśli? Wiecie, znam obietnicę i wiem, że Bóg będzie błogosławił, no więc Boże, dam Ci, ale no dawaj, czekam. Kochani, to jest zła motywacja. To jest targowanie się, to jest absolutnie zła motywacja. My mamy dać z miłości, ochotnie, z radością, choćbyśmy nawet nic nie otrzymali w zamian. Po prostu dajemy, ale też wiemy, że Bóg pozostanie wierny swojemu słowu. Ale na tym nasza motywacja musi być zdrowa. Po drugie, jeśli chodzi o motywację, znaczy to już powiedziałem, kolejna sprawa, jeśli chodzi o to jak. Biblia mówi obficie, hojnie. 2 Koryntian 9:6-9. A powiada wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. Kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na dobrą sprawę. Hojnie, obficie. I zmierzając już do końca, ostatnie pytanie, gdzie? Warte podkreślenie, bo wielu ludzi ma z tym problem. Gdzie? Czy na pewno do zboru? Czy może gdzieś indziej? Gdzie są niektórzy, którzy dzielą dziesięcinę na kilka segmentów, na kilka części. Jedną część dadzą przyjacielowi, bo jest w trudnej sytuacji. Drugą część jakiejś koleżance, bo ją akurat okradli. A trzecią część przynoszą do zboru. Ale Biblia mówi inaczej. Biblia mówi bardzo wyraźnie i precyzyjnie. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Do spichlerza. Wiecie, tam jest użyte hebrajskie słowo Bet-El, czyli dom Boży. Do spichlerza. Do Bożego domu. Aby był zapas w moim domu. I wiecie, i tu jest ten problem dla mnie, że to brzmi znowu jak naciągactwo, nie? Ale już wcześniej się usprawiedliwiałem, że naprawdę nie o to chodzi. To mówię po to, żeby być zgodnym z Biblią, żeby Boże Słowo wybrzmiało prawdziwie. Do spichlerza, to były te miejsca dla Izraela, które były wybudowane, pamiętacie Hiskiasza, który wybudował przy świątyni, magazyny przy świątyni, aby świątynia była utrzymywana. Tak więc myślę, że to jest oczywiste, że mamy całą dziesięcinę przynosić do Bożego domu. A mamy, jak powiedziałem wcześniej, mamy przestrzeń do tego, aby właśnie wypróbować Boga. I coś ze swoich 90%. Jeśli nas Boże Słowo, czy serce, czy Duch Święty poruszy do tego, żeby kogoś wesprzeć, mamy przestrzeń, aby to uczynić. A Bóg mówi swoje słowo, że nie pozostawi tego bez echa. Amen. Kochani, tak więc podsumowując, dziesięcina to 10%. Jest naszą powinnością. Jest wyrazem naszego przeświadczenia, że wszystko, co mamy, to mamy od Pana i z radością Mu to oddajemy. Przypominam, to jest nie dawanie, ale oddawanie. I to jest dziesięcina. A ofiara to jest to, co przed momentem powiedziałem. To już jest sprawa naszego serca. Czy będziemy chcieli coś poza to z naszych 90% dać, czy nie.
Tak więc kończąc, kochani, chcę jeszcze na jedno zwrócić uwagę. Cały czas mówię o finansach, a to jest dużo szersza sprawa. I chcę jeszcze jednym słowem zaznaczyć, że dziesięcina to nie tylko finanse, to nie tylko pieniążki. W różny sposób możemy funkcjonować. Nawet, nie wiem, udzielając komuś noclegu, gościny, w inny sposób jakoś usługując. A chcę zakończyć jeszcze jedną myślą, że nasz czas to też jest pewna wartość i on w pewien sposób podlega również tej zasadzie dziesięciny. Może nie dokładnie, ale coś w tym jest. Powiem wam krótkie świadectwo na koniec o czasie. Wiecie, kiedyś lata temu, jak dzieci były jeszcze zupełnie małe, wtedy jeszcze mieliśmy jakieś tam gospodarstwo, wtedy jeszcze w kuźni pracowałem. Czasu naprawdę nie było. No nie było. I wiecie, raz po raz zdarzyło mi się nie przyjść we wtorek na nabożeństwo. No bo to było uzasadnione. Nie mogłem po prostu, no. Bo daną rzecz musiałem zrobić. Raz, drugi, trzeci. I to nagle, zauważyłem, stało się normą. I przestało mnie to w ogóle oskarżać. I żeby to skrócić, moi drodzy, bo to były takie wahania. Raz lepiej, raz gorzej. Ale zauważyłem zdecydowanie jedną rzecz. Wiecie, kiedy był tydzień, w którym powiedziałem sobie, nie dam rady iść. Suma summarum, zrobiłem dużo mniej. To tak jak z dziesięciną. Naprawdę. Moja praca fizyczna wykonana była mniejsza niż w tygodniu, w którym byłem na nabożeństwie. Więc widzicie, jest to podobne. To również jest elementem tego. Dziesięcina, znaczy czas nasz, pod to również podlega. Widzicie, jeżeli miałem do dyspozycji 6 dni, zrobiłem mniej niż w ciągu 5 dni. Dziwne? Dziwne. Nie wytłumaczę tego. Ale sobie to z żoną dokładnie porównywaliśmy. Zawsze się coś wydarzyło takiego, że albo rozproszyło naszą pracę, albo coś się zepsuło, albo coś się złamało i tak dalej, i tak dalej. Zawsze było coś takiego, że tych 6 dni suma summarum było gorzej zagospodarowanych niż 5. Niż wtedy, kiedy poświęciłem, czy złe słowo poświęciłem, kiedy mogłem z radością być na wtorkowym nabożeństwie. I to mnie czegoś nauczyło i tak już pozostało. Niech was Bóg błogosławi w tym temacie. Amen.